Z tej strony Nesco, tak, to właśnie ja, to jest kolejny odcinek z Prison Architect. Au, właśnie coś mnie zabolało. Dobra, nieważne. Jak widzicie, właśnie zacząłem przebudowywać tam naszą tą małą kuchnię i kantynę, tam gdzie, wiecie, więźniowie jedzą i tam gdzie kucharze robią jedzenie. Czyli co ja tutaj zrobiłem? Postawiłem sobie wszystkie stoły. Akurat miałem na to czas, była godzina 10, teraz jest tam godzina, no, 3. Oni mają jedzenie dopiero o 6, więc myślę, że kucharze zdążą zrobić jedzenie, a budownicy zdążą zrobić tutaj te wszystkie stoły, więc nie traćmy czasu, po prostu to budujmy. Gra mi się już strasznie tnie, ja nie wiem co ja mam zrobić, żeby to się trochę mniej cięło. Usunę te budynki, których na razie nie używam, usunę te wszystkie miejsca, których no mówię, nie używam. One sobie będą tam stały, zrobię na nich trawkę, żeby to ładnie wyglądało jakoś, a póki co będziemy robić tutaj jak teraz jest wszystko, więc... Więc tylko zostaje nam teraz czekać, aż oni to zbudują. Chciałem wam ogólnie pokazać to, jak oni budują i takie tam rzeczy, ale nie wiem w sumie, czy dobrze zrobiłem. Wiecie, mogłem sam to po prostu zbudować, pokazać wam potem, jak już się to wszystko zrobi. Wow, gram na 8 FPS-ach, kurde, dobrze. Co on tutaj robi? Biedny więzień, gdzie on tam polazł? Dobra, tu widzę, że już mam mały problemik. Okej, już się trochę uspokoiło. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że więźniowie oni chodzą, znaczy ci, no, ci nasi strażnicy, oni chodzą wszyscy w kupie. Co jest strasznie, to strasznie wkurzające. No co ty poradzić, no oni, jak już wam zresztą mówiłem, kochają chodzić obok siebie, więc... Więc z tym akurat nic nie zrobimy, co nie? Weźmy tak, nie wiem, dajmy jednego tam, oby tam złożył. Oby poszedł, dobra. Będzie chodził. A ty? A, bo tu jest tylko trzech. Znaczy dwóch, sorry. Tam jest tylko dwóch. A dajmy jednego do solizantki. O, jednego do solizantki. Bardzo się przyda, mam nadzieję. Budujcie szybciutko, budujcie. A, no, zapomniałem. Cholercia, oni zaraz będą mieli jedzenie. Ja im zrobię tylko tutaj jako everyone. I tutaj to zrobię jako dla everyone. Tylko to muszę zostawić jako ten. Jako jednak rzecz, do której wchodzić nie mogą, bo jednak będą mogli mi stamtąd sobie uciec po prostu. Nie wiem, kiedy oni pomyślą, żeby... Albo w sumie nie, wiecie co, niech oni na razie tam będą w środku. I ci, którzy przyszli tutaj, też niech będą tam. Bo teraz, jeżeli zrobię tak, że oni będą mogli tam wychodzić, to po prostu no, przewalone będzie oni. Oni będą mogli sobie na luzie uciec. A tego nie chcemy. No dobra, tutaj będę zmuszonych wypuścić. Ty tam wejść nie wejdź, no dobra, wejdziesz, bo akurat cię wpuszczą cię tam, znaczy. Rozumiem twój plan ucieczki, rozumiem twój plan ucieczki. Nie przejmuj się, człowieku, ja rozumiem twój plan ucieczki. Chcesz uciec przez czegoś, czego nie ma, no ja to rozumiem, tak. No, zniknęli w dymie wojny. No nie, zaczyna mi się ciąć. Chyba. Tak przez chwilę mi tak przycinał dźwięk. Mam nadzieję, że to nie będzie trwało wieczność, albo no, przynajmniej długo. Módlmy się, aby tak się nie stało. Dobra, żeby tylko nikt nie uciekł, żeby oni teraz nie wyszli. Tam, bo ja im kazałem zrobić tutaj taką ścianę jakby. Wiecie, żeby na 100% nie uciekli. Fuck, no tak, zapomniałem, że też tutaj trzeba dać... No i tnie mi się jednak. Dobra, to ja mam taki pomysł, ja za chwilę wracam. Za chwilę znowu się widzimy, na chwilę zaczynamy nagrywanie, więc... Hej, no dobra, jestem już w grze. Sorry, że to krótko przerwa, ale miałem tutaj drobne... Sporo problemów tak naprawdę miałem, bo... Podajże 4 albo 5 razy resetowałem to, zanim naprawdę wyszło mi tak, jak to jest teraz. Myślę, że już jest dobrze, więc wracamy do gry. Czekamy, aż oni nam tutaj to wszystko zbudują. Tymczasem zbudowali już mi tutaj siatkę, więc to mogę na luzie odblokować, to już mi nic nie grozi, że oni mi uciekną. Na razie no niestety nic nie jedli, będę musiał zrobić im jeszcze jedną godzinę, gdzie będą mogli zjeść. No po prostu no, moi kucharze nie wyrobili tyle, ile to co musieli wyrobić, co nie? Jako że kantyna jest dosyć duża, muszę postawić trochę więcej strażników i tym jest właśnie problem, że więcej będę płacił za miesiąc, można tak powiedzieć. Wezmę tak, zrobię tak o gdzieś na przykład. Nie, może trochę więcej przy drzwiach, bo oni, jak wiecie, ustawiają się dosyć daleko, a jako że tam nikogo nawet nie ma, to mogę dać to jakoś o tak, o tak. Opa. Okej. Będę musiał dać jeszcze dwóch dodatkowych tutaj, o.
I dać staff only tutaj. O, czyli powinno mi to automatycznie zablokować te dwie pary drzwi. Tutaj też dam staff only, tutaj też. Tutaj też. Tutaj też, bo na razie mi to niepotrzebne. Tak naprawdę nie będzie mi już potrzebna nawet ta droga, bo oni nigdzie przez to nie będą mogli już dojść, tak naprawdę. I tutaj też. I to akurat będzie mogło być potrzebne. Dobra. To skoro mamy już tyle zrobionych rzeczy, jako jedyny shower tutaj jest, no dobra. Tylko i wyłącznie showera będą mogli tutaj używać, ale dobra jest, nie będą musieli wychodzić nigdzie więcej. Czyli to możemy dać na to, co zawsze, to też... No, cholera, czekajcie chwilę. Staff... Oj, autosaving, okej. Staff... I tutaj też staff. No i dobra, i mamy już w sumie zrobione wszystko, co nam potrzebne, tak naprawdę. Nawet te drzwi możemy sobie potem usunąć, ale to potem usuniemy, bo teraz to nie jest takie jakieś bardzo ważne, tak naprawdę. Mnie trochę dziwi, dlaczego oni nie mają tutaj świateł w kuchni. Mi się wydaje, że światła akurat w kuchni są bardzo ważne, więc dajmy im tam trochę światła, żeby nie było im tam trochę samotnie. Dobra jest, światełko mamy, wszystkie rury poprowadzone tutaj mamy, jak zresztą widzicie. Czy coś jeszcze, czy coś jeszcze może nam przeszkadzać? Tak, przeszkadza nam ten wielki budynek tutaj na środku tego, naszego, no tak ogólnie tego wszystkiego, co nie? Co będzie ważne? Będzie ważne usunięcie strażników, którzy byli od ci, o, tych strażników będzie ważne usunięcie. Bo oni kompletnie nie są potrzebni tam. A przynajmniej będzie mi trochę szybciej gra chodziła i trochę więcej będę mógł zarobić. Czyż to nie jest ten tak? Jeszcze jednego szukamy, jeszcze jednego. I jest. Dobra, to ten o. Czy mam kogoś, kogo jeszcze mógłbym usunąć? Ktoś, kto mi nie będzie kompletnie potrzebny. Dobra, cholera. To mi akurat tak nie zadziała. Dobra, mamy 409 strażników. Bardzo fajnie. No i bardzo fajnie. Dobra. Gdzie nam krzyczą? A tam nam krzyczą, dobra, wiem dlaczego mi tam krzyczą. No dobra, może i nie wiem dlaczego. Ale już się uspokoił, jest dobrze. Będziemy musieli usunąć ten budynek. Jak mówiłem, zrobię tutaj trawkę, zrobię tutaj coś, co odetnie nam trochę grę, można tak powiedzieć. Bo póki co jest strasznie, strasznie wolne, jak zresztą chyba możecie zauważyć. O, a co tu robi ten więzień? Czyżby nie miał szans do wyjścia? To możemy też sobie zrobić jako... Albo zamienimy sobie, wiecie? Zamienimy sobie... Albo... Tak, zamienimy sobie, czemu nie? Dajmy sobie... No i znowu mi się dźwięk przycina. Nie wiem, co się dokładnie dzieje z tą grą. Trochę to dziwne jest, ale... Dobra, mam nadzieję, że potem się poprawi, jak wiecie, zwolnimy sobie trochę miejsca tutaj, o. Zbóżmy ścianę. Nie, zbóżmy... Co możemy zburzyć? To możemy zburzyć, czy nam się to będzie jeszcze przydawało? Chwila, jeżeli zburzymy to... ścianę mogę zostawić, tylko będę musiał tak o... Czekajcie. Tak o... Nie, to ja... Nie, ja po prostu... usunę tutaj to, co tutaj jest i tyle. Rozmontujmy kabelki. Bo kabelki nie będą nam tutaj już te potrzebne. Tak powolutku idziemy w dół. Opa, opa. Tutaj też w sumie nic już nie będzie. Nie, tutaj muszę mieć połączenie z kablami, bo ten... Bo tutaj biegną kable do tego wszystkiego, co jest tu. A, one biegną stąd, o. A stąd tutaj nic nie biegnie. No to spoko. Jest git. Trochę kablu będę musiał zostawić, bo nie chcę usuwać za bardzo tych rur. Więc póki co trochę zostawię. A rury mogą się w przyszłości przydać, jak będziemy tutaj coś budować. Ale energię sobie po prostu usuniemy. Tutaj już to zostawię. Bo rury biegną, znaczy ten, energia biegnie stąd, to też mogę usunąć.
tutaj biegnie energia i do tego budynku. Okej, okay. Czyli tak będą mogli nam tutaj to wszystko usunąć po prostu. Jest git. Ten budynek zrobimy sobie jako storagę, bo tak po prostu storagę, co nie? Dobra, nie, niech sobie krzyczał. Storagę, dobra. Opa. A ten budynek sobie po prostu można... No, chciałem go usunąć, ale nie wiem, co się stanie, jeżeli go usunę. Czy przypadkiem nie będzie jakoś brzydko wyglądał, więc po prostu zrobimy to jako... storage room. Co nie? I tyle. No, budujcie tutaj moi podwładni. No, już piękna. Aha, właśnie, miałem zrobić tutaj coś, co może mi się w przyszłości bardzo przydać. Znaczy, w sumie to już teraz, tak, może mi się przydać, wiecie. No właśnie, może potem pobawimy się, w następnym odcinku pobawimy się kafelkami, bo to mnie teraz inspiruje. Tak jak na live się bawiłem, to tak samo tutaj się teraz pobawię, co nie? Już to tutaj zrobię to tak po prostu, tak ładnie. Niech tylko pomyślę, jak to może wyglądać. Tutaj sobie zostawimy. Tutaj jeszcze będziemy mogli trochę dorobić tych więzień gdzieś o tak dotąd, więc myślę, że póki co, jeżeli będzie to wyglądało jakoś o tak. I stąd tutaj też mógłbym sobie więźni dorobić. Ale dobra, mniejsza z tym póki co. Zróbmy sobie tak o. Trawkę, a czemu nie? Przecież i tak mała nas kosztuje. No i dobra jest. Jeszcze tylko będę musiał to jakoś posadzić tymi kratyczkami, żeby mi nie uciekli. I żeby na pewno szli tą drogą, co nie. To jest dosyć ważne. Potem najwyżej tą krateczkę usunę i tyle. Okej, okay, no i mamy spory z kawał drogi do zrobienia. Póki co, a teraz co? Zostaje nam tylko zrobienie tutaj drzwi jeszcze raz, zobaczyć gdzie jak to będzie szło. Tutaj będą drzwi. Drzwi zrobię takie po prostu, bo tak o. I będzie git. No. I myślę, że to będzie bardzo ładnie wyglądało potem. Jak jeszcze się tam zrobi więzienie i takie tam, co nie? Krzyczą, kurde, krzyczą, biedni ludzie. To mi się kompletnie nie przydaje. Nie wiem, dlaczego oni z tego w ogóle nie korzystają. To jest dla mnie trochę dziwne. Tak naprawdę, no ale co ja tu mogę poradzić? A tutaj mieliśmy robić jeszcze energię. No proszę, zapomniałem w ogóle o tym. Dobra. Mniejsza z tym. No, widać, że już się to nawet przydało, to miejsce tutaj, o. W sumie czemu miałoby się nie przydać, co nie? Czemu? No, już znowu kartka. No. Dobra, zebrało. Po 15 naciśnięciach w końcu zebrało. No dobra. To ja myślę, że to... Nie, dobra, niech oni mi to dokończą tą drogę, a już jak dokończą tą drogę, to po prostu skończymy odcinek. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł. A tymczasem jeszcze zobaczę sobie, co tu na moim jardzie, czy coś się podmieniało. Nie, dlaczego ci wszyscy strażnicy stoją tutaj wyłącznie w jednym miejscu? Aha, dlatego. Zostałem znowu 19 tysięcy. Czyż to nie po prostu wspaniałe? Okej. Okay. Czekam na następną alfę, czekam na alfę 6. Zobaczymy, co tam w tej nowej alfie dodadzą. Bo tymczasem no, nie dodali tak naprawdę nic fajnego, co by mi się spodobało. Czekam na dodanie tych strażników, bo nie wiem, mnie to interesuje, jak oni będą działali, co nie? Bo póki co nie mogę ich zrobić, nie wiem jak to zrobić. Może jakoś się da, ale ja nie wiem jak. Nie wiem jak naprawdę. To mi jakoś nic kompletnie nie podpowiada, że piszę koszty 2000, co nie? Jak ja nawet tego użyć nie mogę. Zrobiłem to i nie mam sposobu do użycia, więc to jest trochę dziwne. Tutaj też tego zrobić nie mogę, no. Nie wiem, nie mam kompletnie pojęcia, jak to się robi. Uwierzcie mi, oni są póki co bezużyteczni. Kurde, jak tylko najeżdżam kamerką, to od razu przestają krzyczeć. Trochę to dziwne. Oho, no tak, zapomniałem, że tutaj więzień stoi. No, kompletnie o tym zapomniałem. Ty, ziom, ty idź do izolatki. Jako, że oni zburzą mi tutaj tą ścianę, będę musiał dorobić coś innego. Zrobię po prostu... A to dobra, to potem zrobię, bo teraz to nie jest wcale ważne. Po prostu zrobię ściankę.
Tak, o. Opa. Myślę, że będzie git. A to po prostu dezaktywuje. No i dobra. Mamy już 13 minut, oni na to nie skończyli to. Czemu nawet 15 minut mamy na morze nawet. Jako, że na to skończyli, więc ja się po prostu z wami żegnam. No, zaczął mi się ciąć dźwięk, więc no to jest dobry powód dla zakończenia odcinka. Więc ja się teraz z wami żegnam. Na razie, cześć i pa.